Pamiętał, jak magia potrafi zniszczyć ziemię, ale nie spodziewał się, że po tylu wiekach wyrządzi ona aż takie szkody. Panoszyła się niemal na każdym skrawku kontynentu. Wielu ludzi korzystało z niej na równi z kosą czy mieczem. Wniknęła w kwiaty, zniszczyła ich piękno. Zwierzęta wlała dzikość i nienawiść do każdego, kto nie był do nich podobny. Ojciec opowiadał mi, że jedynie z naszej perspektywy wyglądało to aż tak źle. W rzeczywistości tylko część ludów korzystała z magii. Rola wciąż wydawała dobre owoce i można było znaleźć zwierzęta, które nie chciały cię pożreć. Wtedy jednak mój lud był przerażony i wiedział, co począć. Do tego Dasana postanowił odnowić dawną przyjaźń. A to nie było proste. Ludzie nie ufali elfom. Unikali ich, wypędzali ze swoich wiosek i miast. W końcu udało się nawiązać nić porozumienia i rozwijać się z czasem. Obie rasy żyły ze sobą w zgodzie przez ponad pół wieku. Potem jednak wybuchł między nimi konflikt, który zapoczątkował wielką bitwę kontynentu. Pochłonęła więcej istnień niż wszystkie inne walki razem wzięte. To był ogromny cios dla każdego ludu. Wojna pewnie nigdy by się nie skończyła, gdyby wszyscy władcy nie spotkali się na rozmowach w Trechę. Wtedy doszło do porozumienia i każda z ras otrzymała dla siebie ziemię. Nam przypadł ten teren, ale potem rozeszliśmy się też po innych miejscach. W każdym razie po tych wydarzeniach zjawił się to Eliam z pewnym darem, ale zarazem obowiązkiem, który po dziś dzień spoczywa na naszych barkach.